Witam serdecznie. 8 stycznia 2024. Rok, oczywiście. Ja mam godzinę 19:55, ale to nie chodzi o to, tylko już podaję. Także tak wygląda nasz kosmogram. Tutaj mamy aspekty. Dosyć interesujący czas pod względem tym, że zawsze jest interesujący, ponieważ astrologia jest interesująca. Saturn na descendencie. Nie za bardzo lubię Saturna na descendencie, dlatego że on obniża jakby kontakty jakiekolwiek, akurat w tym momencie. To nie jest tak, że to jest jakieś znaczenie potężne, ale dosyć interesujące jest to, że Słońce z Uranem w Trygonie. Uran z Trygonem daje, teraz Uran jest w Byku i w Dładzie Strzelca. To znaczy, że emanuje na zewnętrzne, na przepuść na Europę. I to w Europie dosyć mocno widać. No, co tu ukrywać? Jedną z najciekawszych rzeczy, no to politycznie wiecie, o co chodzi. Chodzi o strajk. Znaczy tutaj te manifestacje rolników i Byk to ziemia, Kozioro, strzelec to jest akcja, działanie, tak, na jakieś takie formy. I w dodatku koziorożec to jest prawo i w lwie. No to tutaj słońce jest w koziorożcu i w lwie. No dosyć interesujące jest to. Tutaj ciężko powiedzieć, że akurat Niemcy, właściwie to całego rolnictwa zależy. Teraz, jeżeli bierzemy to pod uwagę, to oni walczą za nas też. Ci rolnicy, bo niby mówimy, że niemieckie rolnictwo nic nie ma wspólnego z naszym, no ale zaraz, no to nie jest tak. Gdybyśmy weszli w ekologię, gdybyśmy weszli w struktury jakiekolwiek, to rolnictwo odgrywa czołową rolę i jeżeli nie będzie tych małych gospodarstw takich, przypuśćmy 2-hektarowych, no to klęska. Klęska. Jeżeli człowiek z 2 hektarów nie utrzyma się i nie będzie w tym momencie tej świnki, tej kurki i tego tam jeszcze czegoś, to co słyszałem, to w tej chwili to jest po prostu skandal. To jest jawny skandal, bo no nie możemy opodatkować każdej kury, nie możemy opodatkować to, co będziemy opodatkowywać każdą dżownicę amerykańską, bo dżownice są jedną z podstawowych do prowadzenia humusu. No więc to jest paranoja, to jest po prostu chore. Nie wiem, kto to wymyślił. Jeżeli to wymyślimy, dlaczego? Dlatego, że jesteśmy wolnymi ludźmi. Mamy swój wolny świat, który jest szalenie ważny. Następnie mamy tutaj jeszcze co jest ciekawego. Merkury, kwadratura, Neptun. No to wszystko to jest, Merkury to są słowa, Neptun to jest iluzja. No to jest wszystko iluzją, kompletną. To jest po prostu nie do wiary. I teraz mówiliśmy o tym, ale zwróćcie uwagę na to, co się dzieje u nas, w naszym kraju. Jak dziwnie padają słowa, które są słowami bez pokrycia. Nazwijmy to w ten sposób, że to są słowa, które są nawet nie powiedziałbym brzydkimi, tylko mało odpowiedzialnymi. Teraz Słońce jest w Koziorożcu, Dładzie Lwa. No to przede wszystkim tutaj będą. To są dwie formy. Tak, forma jedna to jest tego chwalenia się, co to nie my, ale także my przyjmujemy to, słyszymy. No więc co? Lew jest nagi i będzie nam pokazywał, czy tak powiedziało dziecko do dziadka. Dziadku, przecież ten król jest nagi, bo jemu wmówiono jakieś. No i wmówiono, no pewnemu człowiekowi wmówiono, który jest drugim człowiekiem w hierarchii społecznej, i mu wmówiono jakieś banialuki i on się poddał temu i dlatego podejrzewam, że, znaczy nie podejrzewam, tylko dobrze, żeby się utrzymał na tym stołku. Dlatego, że go zdmuchnie własna jego historia. To jest najbardziej charakterystyczne. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, która jest bardzo ważna, że świat nie oszalał, tylko zwariował pod pewnymi względami. I teraz powiedzmy jeszcze jedno. Jowisz kwadratura Pluton. To jest najbardziej porządna kwadratura. Dlaczego? Dlatego, że Pluton chce zmienić, a Jowisz się powstrzymuje. I tu się zmiany robią stateczne.
czy prawda wychodzi na jaw. To jest jedyny moment, kiedy Jowisz nie robi sobie żartów z nas, tylko pracuje dla nas. Dlatego te wszystkie spotkania, te wszystkie dziwne rzeczy, które się odbywają, nagle wychodzi płynna prawda. To jest dla mnie to jest akurat ten dzień fantastyczny, ten okres. Teraz Neptun sekstyl z Pluton. No, ale Pluton ma... Co jest ważniejsze, Pluton czy Neptun? W hierarchii to są te same planety na tym samym poziomie. One są bardzo podobne w zachowaniach. Tylko tak, Neptun jest w rybach, koziorożcu. Czyli on nie ma prawa mącenia. On ma prawo w tej chwili wypowiedzenia tej prawidłowej, historycznej wypowiedzi. Czy wciągnięcia w tą całą historię, która kiedyś była. Czyli zagłębienie się w rzeczywistość. Czyli wchodzimy w te głębiny morskie i wyjmujemy te największe wieloryby, na przykład założenie w ten sposób. I potem mamy Plutona, który jest w koziorożcu, w strzelcu. Czyli Pluton współpracuje z kim? Z Jowiszem. I teraz, czy Pluton współpracuje? No oczywiście, że jest w kwadraturze. I teraz macie cały triumvirat. Czyli trzej bracia, którzy siedzą i się zastanawiają nad światem. Trzej bracia, trzej mędrcy, a właściwie królowie. Mórz, podziemi i ten na Olimpie, który jest najważniejszy. Niby dla nas, co nazywamy go Bogiem Bogów. Figa. Bo akurat żyje w tej tlenowej atmosferze, ale czy on wejdzie w głębinę Ziemi, czy wejdzie w głębinę otchłani morskiej, to jest bez różnicy. Jeden mieszka i ciągle jest pijany, drugi ciągle jest, no to nie jest, znaczy kto inny jest bogiem alkoholu, no ale to wiecie, fale morskie i w zależności która meduza mu coś podpowie i czym się poparzy, co tam wykombinuje, to potem szału dostaje i dlatego też mamy te erupcje. No to jest z kolei rola Plutona, że on tam od czasu do czasu, jak to się mówi, trochę potrzęsie, no bo nerwy nie wytrzymują. Każdemu nerwy nie wytrzymają. Przyroda wyjątkowo ma znerwicowane obecnie, obecną świadomość, nazwijmy to tak, a w dodatku jeszcze w tym wszystkim Uran jest z Jowiszem w byku, to no to jeszcze mamy chwilę. Za chwilę Pluton znajdzie się w wodniku, to dopiero będziemy rozmawiać o wielkości Plutona w wodniku. Ja robiłem już Plutona, także jak wejdziecie sobie tutaj na YouTubie i napiszecie u mnie Pluton, działania Plutona, to tam, tylko że tam są tylko daty chyba, że się nie mylę. Ja tam nie mówię niczym, tylko datami jadę, bo tak jest łatwiej. Tak jest łatwiej, ponieważ wasza wyobraźnia, wasza historia jest ważniejsza niż ta, którą ja opowiem. To nie jest tak. Każdy z nas ma inne doświadczenia, każdy ma inne daty. Wtedy, jeżeli idziemy Plutonem, musimy sprawdzić, co było w historii naszego rodu, co było w historii mamy, taty. Tak? Potem idziemy w dziadków, jednych, drugich dziadków, potem idziemy w pradziadków, to już mamy cztery, no nie czworo, a mamy tak ośmiu tych pradziadków. Tak? No więc tutaj naprawdę możemy bardzo mocno skonsultować siebie i zweryfikować, dlaczego my jesteśmy tacy, a nie inni. To jest podstawa historii, a nie jakaś głupota, którą my sobie wymyślamy i potem mamy problemy emocjonalne, bo nie wiemy skąd, dlaczego jesteśmy, albo najbardziej mnie się podoba. Wiesz, Jurku, ty jesteś bardzo podobny do wujka tego i tego, a ten wujek akurat taki jakaś oliwa, albo tam jeszcze lepsza historia, a on dostaje palpitacji serca, no bo sobie akurat wypił i ma troszeczkę inne spojrzenie na rodzinkę i rodzinkę ma za wielkie, no to wtedy dostaje bęcki od najgorszego w rodzinie, największego Piusa, czy tam jeszcze jakiegoś Bachusa, no i trudno, no cóż, no
udało się tutaj rozmydlić jego świadomość i wprowadzenie w jego sytuację. No mamy teraz przecież jeden z najwspanialszych księży odszedł, no i odszedł, oj, Wojtek, tak, chyba muzyk, jeżeli dobrze pamiętam. No i właśnie to jest to, że odeszły dwie osoby. Tutaj mówimy o muzyku pieśni patriotycznych. Ja mam pewne, zupełnie inne spojrzenie na to. Gdybyśmy byli w cztery osoby, to akurat nigdy się nie spotkałem z tym człowiekiem, z tym muzykiem, ale moi przyjaciele się spotkali. No i troszeczkę inaczej to wygląda, niż byśmy opisywali, a w dodatku jeszcze o panu, który jest księdzem, który odszedł i z pochodzenia jest Ormianinem, i bardzo mnie boli to, dlatego że człowiek o ogromnym sercu i co najważniejsze, walczy o prawdę. Walczą o prawdę i niemiłosiernie walczą o tą prawdę. To trzeba przyznać, że po prostu takie rzeczy opowiadał, które, no, ja potem powiedziałem niemiłosiernie, na tej zasadzie odwrotności, że nie było to wygodne dla wszystkich. To jest jedna rzecz. Ja nie chcę tutaj mówić, bo akurat w tej chwili jesteśmy w tym stanie właśnie takiej dziwnej przyjaźni, które narzucone, a to trzeba przyznać, że tutaj nie ma gadania. Ból jest bólem. I po pierwsze, taki jak zrobiono Ormianom Holokaust, to wielki szacunek dla tych ludzi. I w dodatku ci ludzie, którzy mieszkali tutaj w Polsce, Ormianie, a mam, no jestem, powiedzmy, że skoligacony z Ormianami, także wiem, co to znaczy, a w dodatku każdy Polak wie, co to jest, jak traktuje się nas, jak, i na arenie światowej. I to jest najgorsze, że ludzie, którzy mieszkają tutaj w tym kraju i nazywają się tak samo jak i my, Polakami, ponieważ jesteśmy otwartym narodem, bardzo otwartym narodem. My przyjęliśmy, słuchajcie, przez całą historię Kujawy, skąd przyjęliśmy. Potem Kaszuby, skąd przyjęliśmy. Potem mamy Kraków, skąd połowa Krakowa. Potem w Krakowie jest ten słynny Kazimierz. Też przyjęliśmy, to z Węgier przyjęliśmy. Potem mamy tutaj, powiedzmy, że Prusy. Też przyjęliśmy, też z Węgier przyjęliśmy tutaj. Czyli pozwoliliśmy. Potem wiele razy przyjmowaliśmy tutaj narody. Zakładaliśmy miasta na prawie, takie miasta jak chociażby Sieradz, nie Sieradz, Łęczyca, i to było wszystko na prawach, wiecie jakich. No, historię, podłączcie się do tej historii, bo słuchajcie, jak nie będziemy rozmawiać o tej historii, te nasze wnuki, nasze dzieci, nasze prawnuki nawet, bo niektórzy mają prawnuki, one muszą się nauczyć. Pamiętajcie, że jak siedzicie przy stole i jest godzina 9 wieczorem, to wtedy możecie rozpocząć tą gadkę. Po co oglądać tą telewizję? Po co otrzymywać tą telewizję? Ja wiem, że najprościej jest tutaj przekręcić tą gałkę albo nacisnąć na ten spust i pokaże się jakaś twarzyczka i będzie albo jakieś bajeczka typu, nie wiem co, Taniec z gwiazdami chociażby, głupota, i to oglądamy, i to bez przerwy. Sam byłem amatorem tego, ale pamiętajcie o tym, że bierzcie jedno pod uwagę, że wtedy była czarno-biała telewizja
I były wspaniałe postacie, były wspaniałe spotkania z, chociażby z przyrodą, chociaż był profesor Zin, który rysował. Potem dobrze pamiętam, chyba Zond się nazywał, Zond albo inaczej, bardzo podobne do Zina. On mówił o astronomii. Potem następnie było spotkanie Teleecho, które było fantastycznym spotkaniem z wielkimi ludźmi. Tego dzisiaj brakuje. My naprawdę patrzymy na, dzisiaj mówi jakiś aktorzyna o sprawach, których w ogóle nie rozumie. Ja rozumiem, że ten aktorzyna jest wykładowcą, że to, że próbuje tam i namawia nas do czegoś, a potem jakąś, czy on poddał się temu, a w tej chwili ci ludzie, którzy dali się nabrać na ten haczyk historii, już dzisiaj się mówi o tym, że mają ograniczony czas percepcji swojego umysłu. No to przecież to jest rewelacja, jeżeli chodzi o samą świadomość i realizację swojego planu. No więc tutaj mamy dokładnie to opisane. I popatrzcie sobie, co jest na górze, jaka planeta? Planeta Uran. I planeta Uran i z Jowiszem. Teraz pamiętajcie o tym, co jest najważniejszą rzeczą. Neptun jest nadal w rybach. Dopóki nie wyjdzie z ryb, będziemy mieć te ofiary. I jeszcze jedna rzecz, którą trzeba brać pod uwagę, że najbardziej niebezpieczne, co jest w tej chwili, jest tutaj ten czarny księżyc Lilith w Pannie i on oddziaływuje. Teraz popatrzmy sobie, jaki jest w stosunku do Panny, czy po drugiej stronie, dokładnie w rybach, kiedy Pannę mamy po drugiej stronie ryb, mamy Neptuna. I Neptun będzie tworzył ofiary i to w koziorożcu systematyczne, te, które się poddały temu reżimowi. Reżimowi, pamiętajcie o tym, to jest konsekwencja konsekwencji, to jest ta właśnie astrodynamika. Czy można to zlikwidować? Oczywiście, że tak, wszystko można zrobić. Człowiek jest jedyną rzeczą, która przystosowuje się i organizm ludzki można przygotować do wszystkich dziwnych rzeczy, dlatego też unicestwienie pewnych gazów, chociażby tych kopalnianych, które wydobywają się z tak zwanego mleka łaciatego, no to jest chyba bardziej niebezpieczne jak z tego zwierzęcia, które, bo ten gaz, no jest takim gazem, no potrzebnym nam. Powiem wam tak, że kiedyś w dawnych czasach, jeżeli chłopak był słaby, to go się dawało do stajni do koni. Dlaczego do stajni do koni? Dlatego, że tam jest dużo amoniaku, jest dużo właśnie takich dziwnych rzeczy i są też pewne rodzaje drożdży i nie tylko drożdży i bakterii, które robią tam z tego czego dziwnego humusu różne wspaniałe rzeczy potem, po których fantastycznie rosną na przykład chociażby słynne pieczarki i nie tylko pieczarki, kanie też. I to jest praca, gdzie ci chłopcy nabierali po prostu siłę. Ze względu na to, że praca przy tym zwierzęciu jest w pewnym sensie tężyzną, nabiera się tężyzny i to oddychając razem z tym zwierzęciem, będąc przy tym zwierzęciu. Oczywiście, że lekarze weterynarii powiedzą, ale są choroby od tego. Oczywiście, tak mój wujek odszedł, ale to bardziej od krów jest ten. Ale bym chciał z lekarzami weterynarii tutaj siedzieć i rozmawiać i wtedy oni będą mówić fachowym językiem. Ja mówię bardzo niefachowym, ale zwracam uwagę na to, co jest. Ale pamiętajcie o tym, że chłopcy, dlatego była kawaleria tak. Jak to się mówi, chłopy, panny sznurem za ułanem, no nie, ułani to byli chłopcy malowani. I, no bo taka prawda, że tutaj wąs podkręcił, to dziewczyna aż tam tupały nogami, a nie jedna by chciała się przyjechać nie tylko na koniu, ale też z ułanem gdzieś tam
w jakim nasianeczku sianie. No to było tego mnóstwo takich repertuarów bardzo ładnych i takich, no nie, nasza wielka Hanka Ordonówna też śpiewała, co ja tam zgubiłam pod miedzą, to nieważne co, ale śpiewała, no bo właśnie tutaj może jakiegoś łana, może jakiegoś tam zaczarowanego, malowanego, taki spodkręcony, a na wojenkę szedł, no bo tego było mnóstwo, bo jednak pamiętajcie o jednym rzeczy. My teraz powinniśmy się wystrzegać tych wszystkich pomysłów. Te wszystkie pomysły powinny odejść na... bo po pierwsze, nie ma koni. To jest jedna rzecz. Likwidują nam te konie. No oczywiście, że moglibyśmy usiąść na tej łaciatej, ale łaciata no już nie rozwija tych prędkości, nie jest tak szalenie zgrabna w ruchach, jak jakaś klacz na przykład pod naszym ułanem, czy na przykład jakiś ogier pod naszą amazonką oczywiście. I one się słuchają tego, bo to jest po prostu no taki ogier to czuje, że tam ma nad sobą damę i nie byle jaką. Także tutaj zostawiam was z tym problemem, bo nie chcę dzisiaj dłużej prowadzić, ponieważ troszeczkę sporo zajęć, a lada moment jest słynna. Słynna koniunkcja, czyli nów i do tego nowiu się też trzeba przygotować. Także trzymajcie się. Najważniejsze, że no spojrzycie na tą astrologię, tak tutaj jedna osoba, youtuberka napisała, że ona jeszcze nie słyszała o takiej interpretacji. No dużo nie słyszała, bo nie miała do czynienia z astrologami, tylko z kopistami książki albo magnetofonami jakimiś. No, ja po pierwsze nie rozumiem, dlaczego nie astrologizować życia, jeżeli można astrologizować i pokazać to w życiu astrologię, a nie martwą astrologię w książce i mówić, co oznacza w danym domu dana planeta. No wybaczcie, no mnie to nie interesuje. Naprawdę mnie to nie interesuje, bo mnie interesuje, jak ja mam się zachować ze względu na ascendent taki, dlaczego ja, moje planety są, a pamiętajcie o tym, że planety są w ruchu. Wszystkie planety, mimo to, że mamy ten stacjonarny kosmogram, to on też jest w ruchu, to jest tylko chwila, od której startujemy i każdy start jest inny, każdego człowieka jest inny. Całe szczęście, że tak jest, bo przynajmniej nie mogą. Ja ostatnio słyszałem o tej astrologii takiej dziwnej, właściwie to się nazywa nie astrologia, tylko jeszcze inaczej, i że tam jest dużo prawdy, bo tam jest to. Tak, dlatego, że jest skomasowana ta astrologia, brana to pod uwagę i na czym to polega? Na tak zwanym młynie. Młyn polega na prostej rzeczy. Jeżeli mamy słońce, to słońce codziennie robi jakiś ruch. Ale przed słońcem mamy księżyc. A jeszcze przed księżycem mamy ascendent. I w zależności, gdzie się ascendent znajduje, to jeżeli on przesunie się, to księżyc też się przesunie i wszystkie planety się przesuną. I tam są zdania umieszczone i jeżeli czytamy je w tej kwestii, to po prostu czytamy po kolei te słowa i one nam wychodzą, pewne zdania są dobrze ustawione i w ten sposób mamy tak zwany młyn i w ten sposób się zachowujemy. No jeszcze jest miejsce urodzenia, jeszcze to wszystko się zgadza. Tylko wytłumaczcie mi jedną rzecz, dlaczego się nie zgadza, kiedy dwie osoby siedzą koło siebie urodzone w tym samym momencie, w tym samym miejscu, a jednak mają dwa różne życiorysy. Dlaczego? No właśnie, to jest najważniejsze. To już jest do astrologii należy. I to zależy do astrologii interpretacji takiej. O, kiedy słyszycie mnie, kiedy słyszycie głos, ja słyszę głos osoby i wtedy rozmawiamy z sobą, ponieważ nie wszystko jest potrzebne nam do wieści. Czy ja na przykład chciałbym wiedzieć, że ja będę mieszkał kiedykolwiek gdzieś tam w Londynie? Nigdy nie byłem w Londynie i wcale się tam nie wybieram i nigdy mnie tam nie ciągnęło, chociaż miałem szansę mieszkania w Londynie, w bardzo dobrym miejscu, ponieważ mojego ojca kolega wkręcił się, jak to się mówi, w kręgi, przyjaciel zresztą, w kręgi królewskiej rodziny. To jeden z lotników właśnie, łodzian, który wszedł w ten i
Poznałem jego syna i oczywiście no już londyńskiego, jak to się mówi, arystokratę i mógłbym pojechać i to. Nie, dlaczego nie? Dlatego, że nie ciągnie mnie tam do czego? Do ludzi, którzy nie uznają nas jako Polaków, nie uznają naszego zwycięstwa, nie pojmują tego, że żeśmy oddawali życie, że mój wujek latał w tych dywizjonach Sowy tym poznańskim, nie pamiętam, który 17 czy któryś to był. I o co tutaj chodzi? No nie róbmy z siebie balonów, no albo ich. Gdzie chciałbym pojechać? Autentycznie bym chciał pojechać, ale w tej chwili wstydzę się powiedzieć gdzie, bo chciałbym pojechać nad Bajkał, chciałbym pojechać tam, gdzie byli wielcy Polacy, gdzie byli zesłani, gdzie są potomkowie ich i płaczą za nami, bo jakiś tutaj dziennikarz pojechał tam, a właściwie nauczyciel mojej córki, i on ich sprawdza, na ile Polski znają. Jakby znali Polski, to mogli przyjechać do Polski. A przecież są jacyś dyslektycy, są ludzie, którzy nigdy w życiu, a są Polakami. Oni by przyjechali tutaj, byli tutaj z nami, spędziliby tą Wigilię, która była te święta już bardzo dawno. To nie. Kiedy na przykład, chociażby jak powiedziało się, że jest się. Mało się babcia, albo coś tam, albo nawet chybił trafił, to lotek, to ich wywożono. I teraz mają koledzy kłopot, tak zwani starsi bracia. No, to oni mają ten kłopot. I nasi koledzy za Odry też sprowadzili sobie tych nadwołżeńskich i mają wielki kłopot z tym. To my nie wiemy o tym, ale ja wiem od moich kolegów, którzy mieszkają gdzieś tam nad Renem i. Tam, gdzie jeszcze, jak to się mówi, była jurysdykcja Słowian, tak, bo to są ziemie jednak do Renu, to są ziemie Słowian. I nie patrzmy, nie mówmy, że nie, bo jeżeli ktoś mi mówi, że nie, to chyba nie wie, co to jest Słowiańszczyzna. I no, powiedzmy, że Lech, nieładne słowo. Ja nie lubię tej Słowiańszczyzny, ale to tak idzie Lachowie, tak? Przecież dlatego jeden z nas dostał włócznie świętego Maurycego, no, do ręki, miał rządzić cesarstwem, ale stchórzył. No przykro mi, ale taka. To nie jest taka prawda, ale słuchajcie, mamy gopo, gdzie myszy nas zeżarły, czy tam jakieś historie. No to jest taka historia takiej rzeczywistości. Zostawiam was z tym i no co mogę powiedzieć, tylko z Bogiem. No. Pa, 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 pa. Horror. Ale twórca jest twórcą i stwórcą tego horroru.